No i zasiedliśmy tutaj do stołu. Mamy tutaj część lodowodów, które kolega Mariusz nam tutaj przygotował i między innymi teraz tutaj nam pokazuje takie perełki niejako, które znajdują się w lodowodach tych głębi, które on posiada. I teraz poprosimy tutaj kolegę Sylwestra o tłumaczenie. Donc le 08 21 09 012, donc c'est le Denis. Donc ten grąb nazywa się Denis. Ça c'est le père de Aspigeon National KBDB Antilles. Ojciec gołębia ASA KBDB Belgii. En 2016. W 2016 roku. Et c'est le 12e Olympiade 2017 kategorii G. Jest drugi, był na olimpiadzie 17 roku w kategorii G. To jest gołębi Albrecht jest. Yeah. Lui c'est le grand-père. Ten gołąb to jest dziadek. The Mr. Fantastic. To jest dziadek gołębia, który się nazywał Mr. Fantastic. Był sprzedany właśnie tamten gołąb do Chin za 500 tysięcy euro. Aspigeon National. To był on był na, gołębiem asem narodowym. Sur le fond. Na długi dystans. Avec le meilleur coefficient de toute l'histoire belge. Najlepszy miał koeficjent w historii Belgii. I Separki był. Ça c'est le pigeon à moi. Donc cet pigeon c'est à moi. Ten... Je l'ai acheté chez Bukaciuk Daniel. A, to jest gołąb jego, on kupił drugiego jego tam patrioty, takiego Rumuna, Daniela Bukaciuka. Bo tutaj jeszcze popatrzmy, bo tak, to jest rodowód, popatrzmy, zobaczmy, to jest rodowód Mariusza Boboka. I tutaj co ciekawe, zobaczmy, F znaczy female, samica, M samiec. I tutaj właśnie, bo on jest po francusku niejako zrobiony. To tam się taki drobny niuans, jak będziemy takie rodowody francuskie widzieli, może się mylić niekiedy, bo we flamandzkim bodajże czy tym jest dokładnie odwrotnie. Ale tutaj sobie możemy to zobaczyć. I zobaczmy, te gołębie, które on tutaj ma, tutaj oglądaliśmy, to są z gołębi właśnie Albrechta. Tutaj Van Lest Peters zauważyłem jest. Tutaj też były takie dwa oryginalne rodowody. Przepraszam. Cet pigeon là, ça vient de un ami à moi, Texugo Mario. Ten gołąb od jego kolegi. Texugo Mario, en portugais. Texugo Mario się nazywa, od Portugala takiego był zakupiony. And here, celui-là, c'est le grand-père de 23e National Barcelona. I ojciec, no c'est ton père ou c'est son grand-père. Ça veut dire que fils de lui. Non, pas fils, c'est petit-fils de lui. Wnuczek tego gołębia był 23 z Barcelony. Z narodowego, National Barcelona. Barcelony 23 z Barcelony, zajął miejsce 23. No. Tutaj też, jak już ten rodowód widzimy, to też widzimy i tak samo Albrechta gołębie są. Tutaj też właśnie mieliśmy. To z tych gołębi właśnie, Krzysiek będzie u ciebie będą te gołębie, później w rodowodach. Ale tutaj też patrzyliśmy, bo patrzyłem tutaj sobie, akurat są dwa takie nabytki, tutaj oryginały Rogera de Boucher, tu mamy takie rodowody. To tu się pojawiały gołębie André Rothofta widzimy, ale też Frederika Ewarta. I tutaj mamy Chrisa Heberechta, to z linii widziałem tam chyba Pancho Gele też tutaj było. No są to takie gołębie widać, te, które już znamy z innych też hodowli, kiedy odwiedziłem tutaj Dirka van Dijka. O tutaj na przykład mamy gołębie, tutaj też były gołębie, widziałem Andreasa Drapy z Kenigin, zdaje się. No tak, tak, także tutaj, o tu jest Kenigin. Kenik, przepraszam, także mamy tutaj, jak się nazywa, takie gołębie, które znamy, tak te, no właśnie my te nazwiska często spotykamy w rodowodach innych gołębi, które też się tutaj w wielu, wielu miejscach i gołębnikach, czy to wspólnych, czy tam u poszczególnych hodowców pokazują. Chyba my się pomału będziemy kończyć naszą tutaj relację, te gołębie na pewno jeszcze nie raz tutaj będziemy widzieć. Jeszcze go coś zapytam, zapytaj się właśnie. No, donc voilà, j'espère que cette année ça va être encore mieux que l'année passée. No myślę, że w tym roku jeszcze będzie lepiej jak w tamtym roku, nie, bo gołębie są... Pan na przyszłość. No teraz siedział dwa tygodnie w domu i na jesieni spędził dużo czasu, te gołębie przygotował, nie? Jest taka, no zobaczymy. Personalement, je trouve que la compétition en Belgique, c'est la compétition le plus forte de au monde entier. No tak jak on mówi, że lodowanie w Belgii to mówi, że to jest najsilniejsza, tak jakby najsilniejsza liga na świecie, nie? Jest bardzo dużo dobrych hodowców, tak jak widzicie, nie? Tych lotów jest bardzo dużo i... No właśnie tego wypada też przypomnieć, bo te nazwiska o tych, co my zrozumieliśmy jak amatorzy, przepraszam ja, się okazało, że tu jest takiej konkurencji, jak mówiliśmy właśnie, Erika Limburga. No tłumaczenie z francuskiego, bo amatorze, dobry hodowca, tak? A u nas, żeby nie pomyśleć, że amator to jakiś tam, co dopiero zaczyna, nie? No. Parce que c'est très difficile encore de se battre avec tout le monde parce qu'ils sont des professionnels. Il y a de plus en plus beaucoup de professionnels qui ont
peut-être 5-6 employés pour faire que les pigeons. Ciężko jest walczyć z takimi Junga, da pogodzić pracę i gołębie. Te duże lofty zatrudniają po 3-4 ludzi na zmianę i z takimi idzie walczyć nam tutaj, nie? W Belgii. Przychodzi. Et pour ça, moi, j'admire énormément mes pigeons. Quand mes pigeons, ils sont avant des pigeons et des professionnels. Moi, j'adore mes pigeons. On lubi, on by się bardzo cieszył i się cieszy, jak jego gołębie przyjdą przed takimi profesjonalistami jak Lemburg i te inne, nie? Rywalizacja zawsze musi być, wiesz, no i to jego cieszy, nie? Takie coś, no. Że on chodzi sam i pracę widać tylko jego. No i to jest właśnie jeszcze taka ciekawostka, właśnie zobaczmy, tyle lotów te gołębie przechodzą, no naprawdę dzisiaj tą listę zobaczymy, jeszcze tam później o tym porozmawiam jeszcze szczegółowo, to jest naprawdę bardzo dużo lotów, bardzo dużej konkurencji, silnej przede wszystkim konkurencji. I tutaj jak naprawdę my możemy, kiedy rodowody widzimy, zobaczymy, że jest tych gołębi tam jakąś konkurs zdobył na ileś tam dystansie, z taką ilością konkurencji gołębi, ale to są naprawdę gołębie obciążone bardzo dużą ilością lotów, która chyba w Polsce aż takiego obciążenia tymi lotami nie ma. Nie w Polsce, no 4-5 lotów na młode, tak? Zależy jaki. Qu'est-ce que tu veux dire? Et moi je pense que les pigeons de ce côté, surtout ce côté-là et de côté du Liège et tout ça, ils sont des pigeons formidables. Pourquoi? Parce que cette année, il y avait beaucoup de vent qui ont favorisé les pigeons de Flandre. C'est normal, c'est facile pour faire à ce pigeon de côté de Flandre. Mais ici, les pigeons de chez moi doivent sortir tout seuls pour arriver à la maison. Ty miejscu, co on mieszka, z tej strony Brukseli, z tej strony Walonskiej, bo masa gołębi idzie na tą Flandrię. I zrobić asa, tam a zrobić asa z tej strony, to jest różnica. Tam gołębi idą masą, nie? Tak jak masz i lewant. Tak, i wiatr jeszcze wiało w tamtą stronę. Jak on zakoszuje na przykład 20, Ginoclick 200, nie? I później, no, że tam Ginoclick, na przykład dobry gracz, pokazują się często. Jest duża różnica w kilometrach, wiesz, i tam będzie, on będzie miał więcej gołębi w czubie z 200, a 20, nie? I on miał tutaj trzeci as nacional, narodowy lot, ale z tej strony to jest ciężko to uzyskać, nie? Il faut vraiment être des super bon pigeon pour sortir de la masse et battre tous les pigeons. Naprawdę już musi być dobry gołąb, żeby odłączyć się od tej masy gołębi, no żeby z nimi wygrać, nie? On musi wcześniej się odbijać, nie? Żeby nie ciągnąć z tym peletonem w tamtą stronę, bo tak musi później koło robić. W Polsce to samo jest, nie? Tutaj chcieliśmy właśnie, bo pomału będziemy kończyć, ale ja powiem, że kiedy też gołębie będziemy na aukcjach i to się kupi i wprowadzi do swojej hodowli, to na pewno będzie miał możliwość sprawdzić te gołębie w swojej tutaj hodowli i na lotach. Także dziękujemy bardzo, do zobaczenia i dobry lot. Merci.